Siemanko, witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj zajmiemy się recenzją oryginalnej wsuwki do Samsunga Galaxy S3. Więc przejdźmy do samego opakowania, w jakim ono do nas przychodzi. Czy jest to takie standardowe po prostu opakowanie dla wszystkich oryginalnych akcesorii Samsunga, czy to do Samsunga Galaxy S4, czy właśnie jeszcze do S3. Na tyle mamy jakieś informacje w różnych językach. Takie po prostu ogólne. Nie ma co się nad tym rozwodzić, myślę. No i to jest sama wsuwka. Nie jest ona oczywiście wykonana z naturalnej skóry, jest to skóra ekologiczna, ale jest całkiem miła w dotyku. Fajne jest to, że te przeszycia tutaj na razie żadnej nitki nie odstają. Wszystko jest bardzo ładnie zrobione. W środku oczywiście jest mikrofibra, która będzie czyścić nam ekran, czy tył telefonu. Niestety, co już zauważyłem, że tutaj po bokach zbiera się brud, ale jest to spowodowane tym, że po prostu u góry jest tutaj odsłonięte i dlatego po prostu tu się zbiera brud. Z ciekawych rzeczy to jest to, że z tyłu jest oczywiście wycięcie na głośnik, który poprawia jego granie po prostu. To jak nas budzi, na przykład budzik, to lepiej po prostu to słychać. Na dole jest otwór na mikrofon, a u góry otwór na głośnik. I dzięki tym dwóm otworom, właśnie na mikrofon i na głośnik przedni, możemy odbierać i kończyć połączenia tej wsuwce przez bardzo prostą funkcję, którą wam zaraz pokażę. Jest ona dostępna w ustawieniach połączeń i mamy odbieranie i kończenie połączeń. I odebrać połączenie możemy sobie zaznaczyć, że klawiszem home, czyli klawiszem głównym, a zakończyć połączenie możemy sobie klawiszem tutaj bocznym od blokowania ekranu. Więc moim zdaniem to jest bardzo fajna rzecz, że nie musimy po prostu wyciągać telefonu z tej wsuwki, tylko od razu możemy odebrać go. Wszystko jest to dobrze wyczuwalne. Klawisz home oczywiście jest dobrze wyczuwalny i tutaj ten klawisz tutaj z boku od blokowania też jest dosyć dobrze wyczuwalny. Więc myślę, że to jest bardzo ciekawa propozycja dla osób szukujących bardzo ładnego etui w niewygórowanej cenie, ponieważ to etui mi się osobiście bardzo podoba. Z minusów oczywiście należy zaliczyć to, że góra jest tutaj odsłonięta, nie ma żadnego paska. Oczywiście sam telefon siedzi tutaj sztywno, ale przydałoby się coś w miarę, żeby można było to zasłonić, ponieważ góra jest narażona na jakieś takie drobne ryski czy coś takiego. Z plusów też trzeba zaliczyć na przykład to, że możemy oczywiście prowadzić przez tą wsuwkę rozmowy telefoniczne, co jest bardzo moim zdaniem fajną opcją, nie spotykaną w większości właśnie takich wsuwek, więc bardzo wam polecam to akcesorium, więc dziękuję wam za obejrzenie tego filmu. Jeśli nie zasubskrybowaliście mojego kanału, to oczywiście was bardzo do tego zachęcam, a jeśli spodobał wam się ten film, nie zapomnijcie o łapce w górę. Dziękuję wam, na razie, pozdrawiam was, cześć.